Juno Black Belt, Ada Rish. Ladies and gentlemen, I give you BJJ Black Belt, your przyklejona! Zabieramy przestrzeń, tak! Cały czas tak samo! Tak! Wyszło! Jestem pod wrażeniem, mega, mega ładnie. To jest to. Dobre otwarcie? Co? Dobre otwarcie gali? Nie widziałem, jak powiem. Patrzyłem na Tomka. Strasznie jestem zawiedziony, że nie było użycia kimona, ale pięknie, cieszę się, kibicowałem Piotrusiowi, więc to jest ogień. Niech będzie więcej takich walk w kimonach, sam jestem chętny. Piotrek, jak smakuje to zwycięstwo? Oj, powiem ci, oczywiście wielki szacunek, tak jak gadaliśmy. Ja mistrzyni. Główny sparing partner i duże brzuchę. Nie, i świetnie smakuje, naprawdę. Wiem, że nie było za dużo judo, jiu-jitsu. Przepraszamy. Judo, jiu-jitsu, ale... No kurde, knockout, sam wiesz. Chodzi dobrze. Ty nie dziękuj, tylko masz wygrać. Dupie ma podziękować. Dobrze, zrobię. Coffee? Sweet? Cake? Cake? Tomek, tam jest... No? Jakbyś chciał, to tam jest leżanka. Jakbyś chciał po tej prezentacji się przespać. Jest Tomek, przyjechał już, Skarżyński. Masz osobistego Catmana. Przyjechał. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. Tu. Znaczy, szczerze, to nie wiem. Konrad na spokojnie, żeby go wyczuł. Tak jest, dobrze! Zafejkuj dół, też górę. Broda niżej, Konrad. Podkręć tempo teraz, podkręć. Tak jest, do końca! Do siatki, do siatki! O, proszę, przetoczenie. Ale jest gilotyna. Idzie Rusiński po drugi, Nogi zapięte, praca. Kondziu jak nie wchodzi, to puść. Kondziu jak nie... Nie pompuj się. Do siatki. Łokcie są z dołu. Jest łokieć, jest pierwszy łokieć, jest drugi łokieć. Był tarapatak, natomiast teraz to on w pozycji z góry. Ale Konrad staje po siatce. Proszę o kolano ze strony, proszę je z kolanem. Tego nie mamy, to są rozbudowane zasady. Natomiast ta akcja, to była akcja zdecydowanie nieprzepisowa. Nie jest jak jest to zrobić. Przyjdzie mamy do ciebie, dam wam znaki, staniecie face to face. I to jest koniec prezentacji, wy ją kończycie, nie? To wam zajmie 2 minuty, nie?
My tam będziemy pilnowali, tam możesz ludzi klapać, jak będziesz chciał. Jak nie, to nie po prostu. Ale jak będziesz chciał, możesz tam piątki dawać. I tutaj wejdziemy pod górkę, nie? Tu chłopaków wtedy ciach, wszystkim się przywitasz i stajesz na środku. Busy, very busy. I like it. Lots of fans. I'm excited to compete. Lots of fans. No pressure. Półtora minuty robota teraz! Robota Konrad! Ale to kurwa! Łokcie są! Łokcie są! Konrad, ruszaj się! Ruszaj się! Ruszaj się, kończy na boki! Udało to cię! Stawaj! Stawaj! Stawaj, stawaj, drogo! No grubo, naprawdę te nowe zasady się sprawdzają, mi się podoba, to brutalne to było, chyba za brutalne. Muslim, 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 bang, bang, bang. Soccer kick nie widziałeś? O, piłkę też dobrze gra. Piękne to było, naprawdę. Ja myślałem, że nikt nie on nie wykorzysta walca, ale fajnie, że było, nie? Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tych ładnych, skromnych Czeczenów, ale ja taki nie jestem. Ja będę krzyczał bez nim na marki. Tam zobaczyłem tego pana, co krzyczy. Komentuję, że przyzwyczajeni walczy. Państwo, dajcie coś do was. Jasne, że tak. Ja zawsze przyjmuję i jestem otwarty. Tym bardziej, że w nowych takich zasadach jak chłopaki walczyli, więc mega. Dla mnie stąpy, łokcie, kolana w parterze, to jest to, czego zawsze używałem, zawsze lubiałem. Wiadomo, w MMA tego nie mamy, ale mówię, no takie zasady Pride'u jestem jak najbardziej otwarty. Jeśli on wyzywa mnie, to ja czekam. 2010-2011 rok. Wszyscy zawodnicy marzyli o UFC. A ja, jak takie mało lat, wiesz, oglądałem KSW, Mamed, Materla, oglądałem KSW, to był ten cel, żeby się tutaj okazać na tej największej scenie KSW. I jakoś po 11 latach dotarłem do tego. Ciężko pracowałem, kontuzje, wszystko, co na mojej drodze było. Jak wiadomo, kasta ogłaszał mnie jako zwycięzcę, to wszystko, te 11 lat przeszły mi przez głowę, co mi bolało. Co mnie 7 lat wykluczało z tego sportu i trochę poszło ta łezka w oczach, wiesz? 29 lat, nie wiem ile jeszcze mi Bóg da tej kariery. Chciałbym się wypróbować. Konrad był dobrym zawodnikem. Przygotowaliśmy się w 10 dni pod niego. 11 kilo zrzuciliśmy w te 10 dni. Jak się w 10 dni dało się coś przyjąć takie wyzwanie, to czemu nie da się przyjąć, czemu to się nie da? 3 miesiące dajcie mi czasu, pełen przygotowania na pełnym dystansie. Ja nic od niego nie mam, oglądam jego walki. Dobry zawodnik. Ja też, jak wspominałem, nie lubię tak grzecznie tak sobie przyjść, powalczyć. Ja chcę show też, trash talk, wszystko robić, wiesz, na takim poziomie co sportowym, tak? A to dobre imię też pomoże mi jakoś wyjść na tą top zawodników, tak? Zacznij sobie od rozgrzewki wyciągania dynamicznego. Five, four, three, two, one. Welcome to the cage. Good evening, ladies and gentlemen. This is XTB KSW Epic. Wielki kot, dwie legendy polskiego sportu. Mamed Khalidow i Tomasz Adamek w klatce Federacji KSW. To wydarzy się w tej klatce. Hej, dobrze! And now heroes of KSW. Epic! Mamy!
Piękny opiel, uczucie piękne, k***a, nie? To jest coś, k***a. Człowiek całe życie pracował, żeby tutaj zawalczyć. Co mam coś robić? Ale chodź, nie to był żart. Это нормально. 2-3 больше не лети. Еще! Он боится, Богдан, собрался и отрабатывай свою работу. Корпус, попал! Еще такую же комбинацию! Богдан, двигайся! Było wow. Trzy zakończenia szybkie, jak kara. Nie chcę mówić szybkich zakończeń, bo chciałbym pooglądać pewne walki na pełnym dystansie. Ale dobrze, ale to było dobre, no nie spodziewałem się. Powiem tak, piękna gala, piękny knockout. Szkoda, że akurat spojrzałem na chwilę na telefon, musiałem obejrzeć to na powtórce, ale słyszałem, jak walnął o ziemię przeciwnik. Piękna gala, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej ciekawych, mocnych knockoutów. Saw that? Right, left? Was crazy. Amazing fight. Amazing fight. Your hands, elbows, knees. Good. Tell me why this win was that emotional for you. I don't know, I was far away from my family 3 months. I got son in the meantime. He's only 20 days old, so I haven't been with him 2 days. People doubting a lot, you know. People telling you you're shit and stuff like that, so it gets a little bit under your skin. You want it or not, so this is for all haters, f*** you, and this is for my family. Hey, Todd. I'm shitting. I'm three. I'm going to front, Damian. Front, front. Front, Damian. Tak, bitem lewy z pochyleniem, bitem lewy z pochyleniem, prawa ręka wysoko. Dobry blok, dobry blok. Tak, mówiłeś? Klicz, 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 klicz. Obrót, obrót, tak, tak, tak. Lewe ucho do klatu, dawaj. Mocne ciosy, to co mówiliśmy, mocne, tak. Tak. Lewy, prawy siedzi, tak. Lewy, prawy siedzi, lewy, prawy siedzi, lewy, prawy siedzi. Jeden, dwa, jeden, dwa. Backfist pasuje, Damian. Dobrze. Spokojnie. Lewa ręka, lewa noga, już rzuć to! Lewa ręka, lewa noga! Dobra! Okay, could we sit down? Or you want to lay down? Czerwony smok! Tak, jeszcze mam drugą walkę. Mogę na miły trafać. Co, finał? Jo, zakładałem od razu, nie? Witam serdecznie. I się nie rozprężaj, bo za godzinkę wracam. Będzie tej wąskawy nie ruszy. One knockout! Thompson! Damian! Piwo!
Trubeczka poszła? Aż miło, no. Super. A tak super. Siadła tak, że ja byłem tam właśnie. Taka, że widziałeś, że nawet nie była z opóźnieniem, nie? To od razu. Jest dobrze, mamy. Jeszcze jedna i dopiero wtedy. Radość będzie później. Dawaj, lasówko. Co chcesz wiedzieć? Ale strasznie duży jesteś. 9-3 byś wystąpił chyba, co? Może wskoczyć na zastępstwo. W razie W to siedziałem tutaj, czekałem na... Jakby ktoś wypadł, to wskoczę na 9-3. No i trochę liczyłem w razie W, że na Deflisa wejdę. No w sumie podobny jesteś. Ale że sylwetkowo? A widziałeś... Czy gabarytowo? Tak i tak, widziałeś ile teraz Deflis? 136. No to jakieś 45 kilo byłby cięższy. Ale to nie problem dla mnie. Kiedyś ktoś powiedział, że im większy, tym lepszy. Głośniej upada i jest wolniejszy. Powrót swój, ale tak naprawdę pożegnanie. Bardziej zakończenie. Dokładnie. No, nadszedł ten czas, że tak powiem, odwykaliśmy decyzję z tą walką. Dwa lata, ale no, czas ucieka, muszę to zrobić teraz, no bo uciekają lata, nie? Rafa Harate. First round. Łapy wysoko i agresywnie walczy. Fejko, pokaż kolanko, pokaż robotę, pokaż tego haczyka. Tak, spokojnie będzie, nie siłą. Rozluźnij, rozluźnij. Rozluźnij, Marcin, rozluźnij, nie taka spina. Tak jest, i czujnie! Ręce wyżej! Tak jest! Tak jest, dobrze! Szukamy tej jednej nogi, wejdzie to! Jasno, Marcinek, łapki! Wejdzie, wejdzie! Jeszcze raz do ściany! Czekamy na kolejne starcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dzięki bardzo. Podobnie będzie wyglądało. Nie wyjdziecie, ej, tu! Ale medyczne jeszcze. Aha, ale to tak szybko bym prosił, dobrze? Będzie wyglądało podobnie. Ale ma tak ciężkie łapy. Parę bomb tam weszło Rafałowi, ale no co zrobił? Jak zwykle to samo, kurczę, no i myślę, że pas dzisiaj pójdzie do Bielska. Jak drugi półfinał myślałeś, że właśnie Piłowarczyk wygra? No powiem ci, że myślałem, że będzie miał no, na pewno ciężej, no ale chwała mu za to, że skończył tak szybko pojedynek, bo szanse będą wyrównane, przynajmniej siłowo. No właśnie rozmawiałem z menadżerem o tym, że bardzo fajna walka, w tym sensie, że dobrze w niej się czułem, że mogę Rafała znokautować. Oczywiście z jego strony też czułem zagrożenie, ten winokot wisiał w powietrzu, także mam nadzieję, że w przyszłości gdzieś się spotkamy znowu, bo to zawsze będzie dobra, twarda walka. I no i co mówisz, no liczę na to, że mu się zremozuje. Dzisiaj był lepszy, także gratuluję mu i biorę się za robotę i pewnie wrócę. No zawsze to jest, jak się This will be fireworks. Scheffel is very good guy, but Darko has hammers in head, so I expect big knockout. Big knockout from Darko. Let's go. Gdzie było? Kaoma!
Lembra que aí sai da grade, sai! Calma! Panturrilha de novo! Bufa, guarda alta! E sai! Calma! Fita e sai, bufa! Fita e sai, bufa! Não vamos pra cá! Ele sentiu, calma! Guarda alta! Não, não! Não, não! Fala aí, bufa! Vai, gira! Gira pra perna, bufa! Bufa! Gira! Bufa! Liz, ela de lock, bufa! O co tutaj chodzi? W ogóle. Nie no, pierwszy raz miałem wrażenie, że nam ktoś nokautuje sędziego głównego. Znaczy w klatce już w ogóle. No. Ale przejął mocna, silna głowa Piotra Jarosza. Dała radę. No ale nie no. Pride rules. PKO The Hammer! Darko! Stosi! Faza będzie trochę większa. Przy bokserskich. Zrobimy trochę dłuższe przy promieniu i zrobimy trochę ciaśniej, dobra? Głównie pod uderzenia. Dobra, lecimy. Szeroko. Marki, co przywozi rękawice, przywiózł mi rękawice Canelo. Odobrze ci to na samym, ale kozacki. Ale tylko takie, że... Nie wiązane takie, wiesz, ale normalnie. Ale jakie tam mówisz? 14. O, do roboty. Ale jak się mówi, że 14, ale że są jak 16, nie? O, to powiem, ale kozacki. Ladies and gentlemen, an absolute killer. A Muay Thai fighter, Mihawk Krulli. Marca, 16 marca, Gorzów Wielkopolski, gala XTB KSW 92, numer 5 rankingu i bijące serce KSW, Michał Materla oraz numer 3 tej dywizji, Piotr Kuberski. Quick feet, quick.
Patrz. Jeszcze raz. Walka się, wyjdziemy. Luziutko, poruszam się. Ja jestem. Jestem biedny w ataku. Próbuję się to rozprogramować trochę. Uważaj. Żeby mi się stało. Okay. Tak jest. Opa. Super. Niech to będzie cel główny. Po szachu i po zmianie piętra. Wiesz, o co chodzi? Zmiana piętra. O, właśnie. Obniża się też, obniżaj. O, właśnie. O, właśnie. I czas. Walczmy do pomału! Eee! Zapytałem już nawet! What's your leg, Grace? Leg back. That's it. Nice, well done. High hips. High hips. Spin your leg. Lovely fell. High hips. Don't go too high. Time to go now. Build up. Don't wait. Just build and go. Skomentuję tak, że jakbym wyleciał z Bartosem w grapplingu, to by było znacznie dynamiczniej i ciekawiej. Zapewniam to. Może nie wiem, czy długo, bo raczej szybko bym go skończył. No ale tutaj panowie się powoli rozkręcają. Jednak waga ciężka się rządzi swoimi prawami i dopiero teraz zaczęło się robić ciekawie. Powinna być jakaś większa motywacja do wygranych. Że wygrany zgarnia wszystko i wtedy może by było aktywnie. Mam nadzieję, jak się mówi, do trzech razy sztuka, bardzo często przysłowia działają. Troszkę w zabobony wierzę, to mam nadzieję, że się w końcu spełni. Za czasów innej federacji to biłem się w całej Polsce, biłem się w Gdyni i to właśnie z reprezentantem miejscowym. Także będziemy walczyć w Gdańsku. Ja się będę czekać i na pewno będzie duża mobilizacja kibiców, żeby wyjechać. Bardzo fajny termin. Zaraz po majóweczce, cieplutko, sopocik, także będzie fajnie. Bez ciosów dla kibica może to wyglądać tak, jak wygląda. Ja widzę detale, mimo wszystko już się nauczyłem na ten poziom, żeby te detale widzieć. Mi się podoba praca Fila, no ale jak słychać, jeszcze nasze społeczeństwo nie dojrzało do walk grapplingowych na galach MMA. Jak się podobała walka? Zajebista. Myślę, że obaj wygrali. Jestem pod wrażeniem, jakby ostatnio w ogóle jestem bardzo mocno zajarany sportem i sportem uderzanym, sportami walk, więc no, dla mnie to jest coś nowego, dopiero wchodzę w ten świat. Przykro mi jest, że dopiero w tym wieku jestem, mam 47 lat i dopiero od roku, można powiedzieć, interesuję się tym mocniej. Jest to coś pięknego i gale, całe oprawy, to wszystko świetna rzecz. 16 marca, XTB KSW 92 i tam walka wieczoru, starcie mistrzowskie w kategorii kogucie. Numer 2, Arbiki, Suriko, Czoczuła i mistrz KSW w kategorii kogucie, Jakub Wikłacz. Dalej, tacy, Tak!
wyżej, Damian! Łapy do góry! 30 sekund! Tak! W lidę, górę, w górę! Zdecydowanie! I kolano ze skoku znowu! Do znudzenia! On nie ma gdzie uciec! Wojna, Damian! Walka! Jesteś twardy! Ręce w górę, Damian! Lewe masz mi długie! Długie lewe! Tak, już! I fronty! Już! Dawaj, Damian! Już! Łokieć sobie! Hej! Dawaj, tak. Dawaj, Damian! Dawaj, Damian! O! On go tak powoli rozgrywa, czy jest taki kozak? Jeden, Damian! Pozdrawiam wszystkich widzów, kibiców, którzy wiedzą, że na gali się kibicuje i wspiera swoich zawodników. Damian Piwowarczyk, kibiszczu, kibicuję ci i Jakub Wikłacz tobie też. A wszystkim tym, co nie kibicują, kibicujcie. Ile macie tam? Dwie. Trzecią? Nie ma filmu? Tam nie ma właśnie. Lepiej wejść się złoś. Zostawić zawsze możesz zostawić, nie? Dobra, nie zostawiam. Otworzysz sobie, dobra? Zawsze lepiej mieć tam. Lepiej nosić niż się prosić. My jesteśmy gotowi z Tomaszem, czekamy na zmianę. Nie masz zapasów. Poszły na platformę. Tak? Do dziewczyny. Okej. Okay. Do dziewczyny. A, dobra. Ile mamy czasu? Jak czym? Kiedy polecenie? Około 8 minut mamy to. Będziesz wiedział co robić. Około 8 minut. Czemu tak długo? Bo też z Terną będzie teraz. Wrzosek śpiewa. Kibice!
It's time for the fight of the night. One and only striker like no other. One of the best in Polish boxing history. Ladies and gentlemen. Come on!
punktujesz i nie czekasz. O! O właśnie! Szachuj, szachuj, szachuj! O, o właśnie! Negocjacje przeprowadzić do Rotu, bo nie chce mnie wpuszczać samego do Polski. Nie wiem czemu. Szanowni Państwo, w wspaniałym humorze i zwycięski dzisiaj Tomasz Adamek! No co, no, witam w ogóle wszystkich. Dzień dobry. Przepraszam, to co dzisiaj. No, bez jednej ręki już nie chciałem kontynuować walki, bo nie było sensu, bo jedną ręką nie jestem Adamkiem, żeby samym dżepem pracować. Natomiast przyznaję, dzisiaj przegrałem. Porwałem się, chciałem spróbować, spróbowałem. No trudno. Ja ci powiem, że ty nie masz na co przepraszać. Ja z tą szybkością trochę problemów to. Tomek, byłem szybszy. Ale był, no tak, ale... Byłem szybszy. Ale mamy... Prawda jest taka... Byłem szybszy. Prawda jest taka, że zaskoczyłeś na Adamka i mnie podciąłeś.
się dzieje? Zmiana zasad! To może kolejna walka będę ma. Nie, to w ogóle byłoby do jednej bramki. Panie i panowie, nam biły dzisiaj serca, bo dwie ikony polskiego sportu wyszły do tej klatki. Tomek Adamek, Mamek Kalino. Bardzo dziękuję. Co? Tak? Trzeci, no to petardy w lasie, nie? Tak, tak, tak. Runda się podróżuje. Co się stało? Nie, to była sama kontuzja. Myślę, mamy szybką ścieżkę do szpitala. Nie, to jest nic nie podobnie się do tego. Jest stara kontuzja, która jest już, zobacz tam się. Jak mi się zrobisz, to się operować. Czy operujecie? No i tutaj nie. Dziękuję. To jest ciśnienie. Nie, tu masz tętno chyba. 103 i saturacja. To, wysoka czy niska? Ja mam rano nie stópki nawet nie ma. Nie, na przykład. Zwycięzca czuje się zawsze. Nie, no nie ma nic. Nie, też jest. Dobra. Tak, tak. Kolego spotkał, uciekłeś mi w 15 roku po walce z Saletcymy. No. Tam może, no. Proszę. Tomek, nie dosyć czy radość? No kibice będzie chcieli więcej, no wiadomo, że wiadomo, się cieszę, bo zwyciężyłem walkę po wielkiej przerwie, ale kibice by nie chcieli zobaczyć wymiany ciosów. No nic nie zrobisz, on się obejrzy. Dobrej nocy. Gratulacje. No panie. Tomek! Wygrałeś? Podobno. Gratulacje! Panie i panowie, Mamek Kalino idzie do was. Brawo! To taka cisza! Cieszy się, jak będzie przegrano. Cieszy się. Chodź, Mamek. No, jedziemy. Jedziemy. Jedźcie ze mną. Jedźcie ze mną po całości. A dlaczego mielibyśmy podjechać? No, z nami Mamek Kalino po przegranej walce z Tomkiem Adamkiem, ale pokazałeś, że nie jesteś bokserskim ogórkiem. A wiesz, no niedosyt. Niedosyt. Obaliłem go. Ale to wykrakał ktoś po prostu, że pójdziesz po tym nie, wiesz, i poszedłeś. Było, jak leciałem na niego jakiś dziwnie, wiesz, odruchowo tak podciąłem leciutko prawą ręką tę nogę i odruch, nie, no ale to nie specjalnie dla mnie. Natomiast nie dosyć tam już w drugiej rundzie czułem, że ta ręka mnie boli. Ale ona jest już dawno rozwalona i nawet w treningu jak jestem, to jak uderzę, to dwa tygodnie potrzebuję, żeby się zagoiło, to chyba trzeba zoperować w końcu. Natomiast w drugiej rundzie już czułem, że mocno mnie boli, bardzo mocno. Trenerzy mówili punktuj, a ja poszedłem w trzeciej rundzie, poszedłem taką mocną wymianę i chyba za 2-3 razy po głowie trafiłem, tak mocno. Takie było, że niestety. No to tak, bo już tu mamy wywiady i to zadzwonię, jak będę w hotelu. Tak, no i jak? Zadzwonię ci później, dobra, pa. Pogadamy. No, dobra, ja wychodzę. To co, idziesz tutaj na wywiad? No i do szatni, nie? Idzie, ma rzeczy w szatni, nie? Wszystko w szatni, tak. No ma? Nie zapomnij, gdzie się urodziłeś.